Cześć moi kani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas i witam was w kolejnym odcinku z gry, która nazywa się Demolish and Build Company 2017. I dla tych, którzy nie pamiętają, na tym skończyliśmy w odcinku poprzednim, to oczywiście już śpieszę z odpowiedzią. Zbieramy na pojazd gąsienicowy z kulą, on kosztuje dokładnie 20 tysięcy. Mamy, jak widzicie, 19970, a więc musimy zrobić jeszcze jedno zadanko i generalnie powinno nam wystarczyć. Posesja numer 9. Planujemy zbudować tutaj pasaż handlowy, ale nie możemy zacząć z wylewką betonu, gdyż tkwią tutaj rury. Buldożer, koparka i koparka z młotem pneumatycznym. Akceptuj kontrakt. Ok, gdzie jest parking? Where is parking? Parking jest tutaj, dobra, szybciutko na parking biegniemy. I potrzebujemy tak, buldożer, ok, i koparka z młotem pneumatycznym. Trochę żeśmy tutaj drogę zatarasowali, ale myślę, że da się chyba przeżyć. Dobra, zobaczmy tutaj naszym zmysłem budowlańca, co musimy zrobić. A więc, na samym początku trzeba tutaj rozplantować tutaj oto ten żwirek, cyk, 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 cyk. Wszystko ładnie rozplantujemy. Aż powiem wam, sam jestem ciekaw, jak się będzie tym pojazdem właśnie z tą kulą pracować. Czy to będzie trudne w obsłudze, czy może nie. Ale myślę, że już po tym zadaniu się przekonamy, gdyż będziemy mieli nazbieraną odpowiednią właśnie do tego sumę. Dobra, na razie póki co musimy rozplantować tutaj tą kupę. Cyk, cyk, cyk. Wszystko idzie jak w masło. O! No i generalnie jedna kubka została rozplantowana. Została chyba tutaj jeszcze ta jedna. Dokładnie tak. A więc tutaj moim zmysłem budowlańca sobie właśnie sprawdzam, co zostało mi jeszcze do zrobienia. Syk. I pyr, 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 pyr. O, teraz troszeczkę się tego nazbierało. Żwiru, musimy to rozgarnąć, ale tutaj nasza kopareczka spokojnie daje radę. Trzeba właśnie uważać tutaj też na te butle z tym gazem. Jakbyście na taką butlę najechali, no to będzie boom. A kto nie widział, jak wygląda boom, to odsyłam was do odcinka poprzedniego, gdyż w odcinku poprzednim właśnie zrobiłem sobie niechcący takie boom. Tak więc macie okazję właśnie zobaczyć. Dobra, to tutaj ten etap mamy za sobą. I teraz tak, generalnie muszę wsiąść do tej dużej koparki. Jak jeszcze słyszycie, to niestety, ale cały czas męczy mnie katar. O Jezus, nie chciałem tak zrobić. A to moje, to mogę. Jak moje, to mogę. Cały czas męczy mnie katar, bo złapała mnie grypa, dlatego też nie nagrywałem ostatnio. Jak widzicie, dalej mnie trzyma, więc generalnie nie jest za dobrze, ale damy radę, myślę. Dobra, wejdźmy sobie tutaj w nasze pojazdy, kopareczka i tutaj musimy zamontować młot pneumatyczny, właśnie o to chodzi. Dobra, młot pneumatyczny zamontowany, teraz tak, czekajcie, co ja to chciałem, jak to się tu obsługiwało, nie pamiętam, kurde. Aha, dobra, już wiem. Czekajcie, dobra. A, w ten sposób, dobra, już wiem. Cyk, i teraz. O, patrzcie jak idzie, pyr, pyr, pyr. Kurde. Wszystko idzie jak w masło. Niestety będzie trochę z tym cackania, już tak to widzę. Cyk. Dobra, w dół dajesz. O, tak. Generalnie dobrze nam idzie. Trochę zapomniałem, jak się to obsługuje tutaj te sprzęty, ale już powolutku ogarniam. No tak jest, jak się w coś długo nie gra, no to niestety, ale później się zapomina. Czemu tego się nie da? Halo? Kurde, nie da się, dobra. To jedziemy dalej, nie będziemy się przejmować tym. Proszę tutaj lekko o
Jezu, czemu tak? I teraz na maksa go. O. Właśnie o to chodziło. No. Dobra, chyba więcej nie damy rady. To jeszcze ten kawałek spróbuję rozwalić. O, właśnie. Dobra, więcej nie damy rady. Muszę troszkę tutaj niestety, ale podjechać. O, patrzcie, jak poszło. Ale poszło. Cyk. A jeszcze to rozwalimy. No. O. O. Wszystko się rozwaliło, także jest generalnie dobrze. Jedziemy do drugiej rury, to jest ta. Tak, dokładnie. Dobra, rozwalmy to. Taki młotek bombowy to całkiem fajna sprawa, tak? Tylko cyk, cyk, podjeżdżacie i patrzcie, wszystko jak w drobnym maksie rozwala. Nie wiem, czy w rzeczywistości też to tak działa. No, ale generalnie tutaj jest dosyć dobrze. Kontrakt ukończony, ja sobie to dokończę jeszcze, bo tutaj mogę trochę kasy zarobić na ten na tak zwany bonus. Może nawet do 800 dociągniemy na tym. A będzie 800, lekko. Lekko do 800 dociągniemy. O. Pięknie, 832. Dobra. Kontrakt zakończony, możemy go ukończyć, tak więc kończymy. No i generalnie zadanie zostało ukończone, zarobiliśmy ile? 2832 i 150 expa. Generalnie jest dobrze. Dobra. Więc teraz możemy się udać do naszego sklepu. Albo też do posesji, przy której sprzedawany jest właśnie ten pojazd z kulą. To było gdzieś tutaj w Dolinie Sunrise chyba. O. Tutaj, cyk. Nie mogę. Dobra, to tu się przeniosę. A się chcę tu przenieść, halo. O. Dobra, tutaj się przeniesiemy. Zakupimy to cacko, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wygląda imponująco, wam powiem, tak? Dosyć duże rozmiary, jest kula. Zobaczymy jak to działa zaraz. Czy chcesz kupić? Tak, chcę kupić. 20 tysięcy, Boże, wydałem na to. I dzwoni szefuncie, mamy nowy kontrakt, robimy ogromne postępy. Świetnie, jeżeli chcemy nadążyć, to potrzebujemy betoniarki. Ja cię pieprzę, kupię jedno, nie wykorzystam, on już mi każe kupować drugie. No co za ziom? Ale dobra, zobaczymy, czy mamy tutaj jakieś zadanie sobie na kulę. Dźwig gąsienicowy, to jest generalnie to. I patrzcie, możemy na tym zarobić 10 tysięcy. Także całkiem, całkiem fajnie. Pokaż na mapie, tutaj nie mamy tego, musimy sobie tą lokalizację odkryć. A żeby ją odkryć, to musimy tam niestety, ale podjechać. Gdzie jest parking? Dobra, mamy parking. Pyk, jest parking, półciężarówka, dostarcz, cyk, dobra, jedziemy tam. Generalnie mam tutaj jeden domek nieczynny, bo by trzeba było śmieci w nim posprzątać, a na razie póki co to olejemy. Jedziemy sobie zobaczyć właśnie do miasta, jak wygląda praca tym tutaj oto dźwigiem gąsienicowym, tak to się nazywa, tak, z kulą. Ogród z altanami 2 w konserwacji, bo znowu trzeba wyrzucić śmieci, bo żaden niestety jełop śmieci nie wyrzucił. No ale dobra, wyrzucimy śmieci może potem. Wow, ale się rozpędziłem, bo się rozgadałem, a nie patrzałem na drogę, ale już jest ok. Sytuacja opanowana. Jak nie z lewej, to z prawej go weźmiemy. Wow, tutaj się jakieś zamieszanie nam zrobiło. Ok, będzie ładowanie kolejnej lokacji, ale niestety nie mamy benzyny, zaraz nam auto zdechnie. Bo w naszym baku jest lato.
A mogłoby swoją drogą przyjść lato, bo tak ogólnie to ja lubię zimę, ale... Ale mogłoby być już lato. A wy jak tam, lubicie lato, czy lubicie zimę? No i mówiłem, w Baku mamy lato. Oczywiście możecie napisać w komentarzach, czy lubicie lato, czy lubicie zimę. Cyk. I generalnie możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, jeśli wam się podoba. To naprawdę motywuje mnie do dalszego nagrywania. Dobra, już chyba całkiem niedaleko, bo tu widzę właśnie jakieś miejskie bloki, miejskie tutaj zabudowania, więc generalnie chyba jesteśmy już w mieście. Punkt 600 metrów, niecałe, 500 metrów. Szybko to spada, więc generalnie tak, tak to jest. Dobra. Cyk. Cyk. O. Dobra, gdzie jest ta posesja? Gdzie jest ta nasza budowla? Budowa, nie budowla. Budowla też, bo budowlę musimy rozwalić. To generalnie chodzi o budowę. Jest nasza budowa, zobaczmy, jak tu sprawa wygląda na budowie. Kilka lat temu wielka korporacja zbankrutowała, więc Rada Miasta postanowiła, aby wyburzyć ich rozpadające się już biura. Oh yeah, czyli to, co my robimy, czyli wielkie rozwalanie. Czyli demolish and build. And build? Demolish and build company, tak? Jakoś tak. No i patrzcie, musimy tutaj oto to rozwalić, tutaj tą budowę. Czy tu mogę wejść? Mogę tu generalnie wejść. Nie wiem, kto to zostawił te butle z gazem. Nie! Bo mnie zabije przecież, no co ty, pogięło cię, stary. Nie ma się tu czegoś innego? Jakieś ręki tu nie mamy albo coś? Put your hands up. O, da się, dobra. A ciekawe bym tak rzucił tym albo coś. Nie, nie da się, dobra. No, dać. No generalnie trzeba rozwalić, tutaj schodów nie ma, bo chciałbym zobaczyć właśnie, czy można wejść na wyższe kondygnacje, ale nie da się wejść, bo niestety, ale schody rozebrali złomiarze, gdyż były właśnie z metalu, a jak wiecie dobrze, wszystko co z metalu dobrze sprzedaje się na złomie. Dobra. O Jezus. Zobaczmy, jak to cacko się obsługuje. Strasznie powolne to jest. Czy ja tu się zmieszczę? Nawet się zmieściłem, dobra. Jezus, już? Kurde, tu nawet nie zdążyłem. A, no dobra, no to ja tak bym tak z dołu, tak. Jezus, jak się to obsługuje? Jest to jakaś pomoc? Czekajcie, może na H coś będzie. Zmiana kamery, zmiana stacji. To, no to nie, to normalnie jest. Prawa, lewa mysz. A, czyli tutaj nic ciekawego nie ma. Czyli tak to chyba musi działać. Ja sobie chyba trochę za daleko może tego stanąłem, albo nie wiem. A zmiana kamery to jest co? Na C, tak? A to mi nic nie daje, dobra, czekajcie. Z powrotem do tyłu. Nie da się, dobra. Jak się nie da, to się nie da. Trochę tutaj powyburzam, tak na ślepo. Ale muszę się trochę przestawić, o, właśnie w ten sposób. I teraz tak, czekajcie, wezmę sobie jeszcze raz tutaj ten tryb. Cyk, cyk. Wow, ale poszło. Od razu stówka. Wielkie wyburzanie tutaj jest. Co się stało? Zabiło mnie, czy co? Halo. A ja bym jeszcze niżej opuścił. O. Taki zamach wezmę, patrzcie. Cyk. A, dupa, nic się nie dało zrobić. Dobra. Myślałem, że coś się da zrobić, ale nie dało się nic. Ja bym opuścił jeszcze bardziej, to tak po ziemi, cyk. Dobra, przejedźmy dalej.
Okej. Okay. Ale poszło, kolejny dobry good shot. Co? Patrzcie, kurde. Robota może fajna. Ale szczerze, woda chyba inne. No. O, poszło, o to mi chodziło, dobra. Tu generalnie mamy chyba skończone tą część. No nie tak, na prosto mi to spłynie. Dobra, tu sobie powyburzam jeszcze kawałki. Dobra, tą stronę mamy ready, mniej więcej. Jedziemy dalej. O nie! Jechałem na butle z gazem, na szczęście nic się nie stało, ale się wystraszyłem teraz. Jezu, tak, że już mi tutaj rozwali mój gąsienicowy dźwig, ale by było. To muszę chyba z innej strony wziąć, tutaj z tej. Mamy prawie połowę, więc generalnie na głowie nie jest źle. Tak, o, wszystko leci, patrzcie jak w drobny mak się to rozwala. Jak domek z kart, można powiedzieć. Pięknie. Syk. No proszę się wyburzyć. Czemu się nie chce wyburzyć? Halo? Nie wiem czemu nie chce. Dobra. Jedźmy tutaj jeszcze do przodu. Ostatni fragment wyburzymy. Tu się nie da przejechać? Halo, dlaczego? Dobra, dało się. Od biedy. Cyk. Fajnie lata, patrzcie, tylko trzeba dobrze trafić, o. Jak się trafi, to jest dobrze. Już dużo nie zostało. A generalnie jest jeden minus, zobaczcie, niby kontrakt jest ukończony. A tutaj jeszcze taka, tutaj została pewna część tego budynku. Więc generalnie mógłbym to olać, ale... Że się tak fajnie bawię, to... sobie to rozwalę wszystko do końca. Takiej fuszerki tutaj nie zostawimy generalnie, no nie? Łopa, jak poszło, tak. O. Dobra. Jezus, kabinę już chodziłem se. O, żeż ty. A nie chciałem tak. Dobra, ale kontrakt jest zakończony, więc generalnie zakończymy sobie kontrakt. Pyk, kasa zarobiona, 10 tysięcy zrobiliśmy. Ciekawe, ile kosztuje naprawa tej kabiny, aż to sprawdzę zaraz. Aha, to mogę sam palnikiem zrobić podobno. Tylko nie wiem, czy posiadam palnik, a zaraz zobaczymy. Jak nie, to pójdziemy do sklepu i kupimy. Zespawamy naszą kabinę. Czekajcie, czy ja mam palnik? Halo. Nie, to nie jest palnik. To też nie.
To też nie. Ja mam palnika. Palnik jest chyba pod czwórką albo pod siódemką. Nowy samouczek. T. Dobra, ale musiałbym co? Kupić palnik, a palnik jest w sklepie, który znowu nie wiem, gdzie jest. Czekajcie, złomowisko, skład drewna. O, sklep z narzędziami. Tu pewnie będzie palnik. Zaraz sprawdzimy, czy tu jest palnik. Ale powinien tutaj być. Tak, to jest ten sklep, w którym kiedyś byłem. I tu generalnie można było kupić palnik. Tutaj, o, właśnie przy tym. Cyk. Jest palnik 560. Kupujemy, akceptujemy. No i spoko. Czy tu jest jakiś parking po blisku? Czy nie bardzo? Czy niekoniecznie może? Coś tu jest, tutaj, dobra. Jest parking, także ciśniemy na parking. Zaraz sobie sprowadzimy naszą koparę. Cyk. Jest, nie, nasz dźwig gąsienicowy, sorry. I tu by generalnie trzeba było coś spalnikować. To jest pod czwórką, tak? Ale nie wiem co. O, wytrzymałość 100. To co, już się naprawiło? Już to wszystko? Patrzcie, jak to szybko można naprawić w tej grze. Aż mi się wierzyć nie chcę. Czekajcie, sobie sprawdzę tutaj jeszcze. Dźwig gąsienicowy. Pojemność 72, nie wiem. Aha, paliwo, dobra, kabina. Jest, 100%, patrzcie, wszystko naprawione, także jest generalnie dobrze. Okej, na co mamy zbierać teraz? Na betoniarkę. Nie wiem, ile kosztuje betoniarka. Czy nie wiem, czy to można jakoś sprawdzić, ile kosztuje betoniarka, ale... Ale chyba można, bo tu mamy zaznaczone, gdzie mamy jechać. A to pewnie jest droga do sklepu, albo też do posesji, przy której właśnie stoi betoniarka. Pół ciężarówka, pyk. Siadamy. I jedziemy. Dobra. Jak tu wyjechać stąd? Chyba tak, tędy. Łoki. Jedźmy zobaczyć, ile kosztuje betoniara. Ale generalnie betoniarka nie powinna być taka droga, chyba że jakaś taka strasznie duża jest. Ale wydaje mi się, że mamy 17 tysięcy, to generalnie powinno nam wystarczyć na betoniarkę, nie? Dobra. Pyk. Prosto do góry. Czy moje auto tu wyciągnie pod tą górkę? Wyciągło. Oj, mój tutaj rumak wyszedł spokojnie pod górkę. Wyszedł, wyjechał, bo on jedzie, a nie ten. Czy tu stoi? Stoi tutaj betoniarka. Patrzcie, jaka fajna. Ale piękny kolorek ma taki stalowy, można powiedzieć sobie. O, nawet działa, bo patrzcie, bo się kręci. Dobra, ile chcecie za to cacko? Powiedzcie mi. Żebym tutaj nie spadł z krzesła. 10 tysięcy, dobra, 10 tysięcy może być. Możemy kupić betoniarę za 10 tysięcy. Okej, co tu chcecie? Znalazłem ziemię dającą się na poważne inwestycje, to będzie prawdziwy dom, a nie jakieś chatki turystyczne. Mamy kupić sobie ziemię na dom. Dobra, kupimy sobie ziemię na dom. Tylko zobaczmy, ile te ziemie kosztują. Ale zanim to zobaczymy, zobaczę w kontaktach, ile można zarobić na betoniarce. Tutaj jest jakieś zadanie za 5 tysięcy. Mini ładowarka, koparki i te sprawy. Tu jest też za 2. Nie mamy takich zadań, jakby powiedzieć, bardziej dochodowych, taki na przykład za 10 tysięcy, za 15, jak ostatnio na przykład było. Taka trochę lipa jest. Za 2000 to wiecie, to ja sobie mogę, kurde, posmyrać po głowie. Na przykład. Ale czekajcie, tu mamy niby kupić sobie co? Posesję? Serio? Tu sobie mam kupić posesję? Ile za to chcecie? 15 tysięcy, tak? O Jezus, dobra. Po co nam taka duża posesja? No ale jak tak mówią, a być może tak jest. Co tu wziąć? Za tego, za tego. Dobra, weźmy ten. Za 5 tysięcy. Akceptujemy. I możemy jechać z powrotem. Na posesję. 5 tysięcy zarobimy, to i tak nam braknie. Myślę, że w tym odcinku tej posesji chyba nie kupimy. Mamy 24 minuty. Więc generalnie chyba zrobimy tylko to zadanie i będziemy musieli się, no niestety, moi kochani, żegnać. Ja wiem, że fajnie się ogląda. Długo odcinku nie było, ale jak widzicie, no czas niestety płynie nieubłaganie. Postaram się dla Was jeszcze w tym tygodniu wrzucić jeden odcinek, być może w sobotę.
Właśnie z tej gry, bo wiem, że pisaliście, że prosiliście, abym nagrał coś. Tak więc spokojnie, już trochę lepiej się czuję, więc myślę, że nie rozłożę się bardziej, że mi to z powrotem nie wróci. Bo ja tak mam, mi czasami grypa przechodzi, jest 2 dni dobrze, a za 2 dni ona znowu wraca. Nie wiem czemu tak jest, ale ja tak mam generalnie, więc od razu mówię. Dobra, tutaj chyba już jest nasza budowa, bo jak widzę, jesteśmy dalej w mieście. To co tak te mieszczuchy mało płacą, 5 tysięcy tylko? Już mogliby sypnąć tutaj coś kasiorą lepszą. A nie się jakoś tak chamią. O! Pyk! Jest nasza budowa. Wymagamy ciężki sprzęt. Koparka, mini ładowarka i koparka, o Jezus, z młotem pneumatycznym. O co tu chodzi? Mini ładowarki, koparki i te sprawy. Dobra, gierka się ładowała, gierka się załadowała. Co tu trzeba zrobić? Zbóż betonowe rury. Napięcia używając małej ładowarki z młotem pneumatycznym. Dobra. To będzie chyba fajne. Mała ładowarka jest. Pyk na parkingu. Musimy ją trochę przemodernizować. Pojazdy. To jest ta mała ładowarka. Czekaj, młot pneumatyczny. Zamontuj. Oh yeah, dobra, jest młotek. Jedziemy to rozwalić. Pyr, 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 pyr. A jak ja tam mam wjechać, żeby to rozwalić? Halo. Czy ja tu nie wjadę chyba do góry? Wjadę tutaj do góry, tak? No w życiu. Chyba, że to do góry trzeba podnieść. Ale coś mi się nie chce wjeżdżać, ja tu wjadę tak se po prostu. Ty, wjechałem, patrz. A nawet dobre jest. A jak to się... O, tutaj, dobra. Zaraz go tu dźgniemy, patrzcie, cyk. Co nie działa? No, działa. Elegancko, patrzcie jak poszedł od razu. Lekko się go posmyra. O. I lecą te słupy normalnie jak zapałeczki. Po tajfunie. Dobrze jest. Od razu bonusik 480. Będzie dobry zarobek, tak mi się wydaje. A czy tu czasem nie było jeszcze jednej? Gdzieś mi się zdawało. Jest jeszcze jedna, patrzcie. Teraz ją rozwalimy, będzie jakiś bonus. Mamy 620 na razie. O i proszę, 140 więcej od razu. Dobra, jedno zadanie mamy zrobione. Natomiast teraz musimy rozwalić te rury śmieszne. To już nie będzie to takie proste, bo tym tego raczej nie zrobię, choćbym chciał. Ale mogę sprawdzić. No nie dam rady. Też młot pneumatyczny. Ale rozwalić nie idzie. Dobra, trzeba koparę tu sprowadzić, tą dużą. Syk. Proszę wysiąść, dziękuję. Lecimy po koparę. Szybko, szybko po koparkę lećmy. Halo, halo, jest koparka. Koparka, koparka. Gdzie jest koparka? Dobra, jest koparka. Tu ta sama sytuacja. A tu już jest młot zamontowany, czyli nie musimy montować. Świetnie. Także możemy przystąpić od razu do działania. Czy ja tu tak zjadę? Nie, powinienem zjechać spokojnie, nie jest aż tak stromo. Tylko ta jedna rura nam została. Coś mi się nie chce wiedzieć. To chyba więcej tych rur musi być. Nie tylko ta jedna. Coś za mało tego jest. To by za szybko poszło, no. Dobra, jedziesz, jedziesz, Marian. Cak. I w dół. Pa, jak poszło. I dalej, jeszcze raz. O. Tu kawałeczek, pyk. Patrz, jaka teraz wprawa jest już na razie. Na razie dobrze nam idzie.
No, to na pewno nie jest jedna, tu gdzieś jeszcze jedna musi być, nie ma to tamto. Chyba, że o to chodzi, nie, o to nie. To gdzieś tu musi być jeszcze jedna taka rura, tylko trzeba ją znaleźć. Generalnie takiej pracy człowiek się nie powinien narobić zbytnio, nie? Bo tylko siedzi za właśnie starami takiej koparki i za tak operuje, góra, dół, prawo, lewo. Dobra, tu jeszcze ten kawałek został. Okej. No, jedna część rozwalona, nie wiem tu jest, gdzie jest ta druga jeszcze. Czekajcie, muszę ją znaleźć. Gdzie to jest? Coś tutaj. Aha! Że te bloczki mam rozwalić jeszcze. A, no to spoko, dobra. Czyli nie ma drugiej rury, jest tylko ta jedna. Trzeba jeszcze bloczki rozwalić. Ale bloczki są trochę mocniejsze niż by się wydawało. Jeszcze kawałeczek, cyk. Ale powiem wam, będzie dosyć duży bonus tutaj na tej misji. Bo generalnie mamy już prawie. Znaczy ja tak spróbuję dobić tego 1500. Może mi się uda. A może nie. Nie ma więcej bloczków? Szkoda. O, mam, patrzcie, mam 1500, udało się. Dobra, kończymy ten tutaj inwestycję. Kontrakcik zakończony. Zarobiliśmy ile? 6000... 6500 to generalnie. Czyli jeszcze trochę potrzebujemy do 15, żeby kupić sobie tamtą powierzchnię. Ale to już moi kochani w przyszłym odcinku, tak więc oczywiście ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować. A jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinku, to oczywiście możecie wejść i zobaczyć sobie, co działo się w poprzednich odcinkach z Demolish and Build Company. Ja kłaniam się bardzo niżutko. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejas!